Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym pragnę złożyć oświadczenie. Otóż telewizja TVN w swoim programie pod tytułem Superwizjer wykorzystała materiały wyprodukowane przez naszą telewizję. Są to materiały ze spotkania pana Dariusza Piwońskiego z mieszkańcami Kozienic oraz z konferencji prasowych Prawa i Sprawiedliwości. Kilka tych materiałów było. W Kozienicach te spotkanie było w 2010 roku, konferencje w 2010-2011 oraz nawet całkiem niedawno z konferencji prasowej Prawa i Sprawiedliwości. Wszystkie te materiały oczywiście były zarejestrowane, wyprodukowane i wyemitowane przez naszą telewizję. Pragnę oświadczyć, że nasza telewizja, a w szczególności ja jako właściciel, jedyny dysponent praw autorskich, którymi dysponuje moja firma, tak, czyli nasza telewizja Radom, nigdy nie wyrażałem zgody na jakiekolwiek wykorzystanie tych materiałów, ani jakichkolwiek innych przez telewizję TVN. Autorzy programu Superwizjer wykorzystali te materiały bez mojej wiedzy, bez mojej zgody, w związku z czym ja jako szef i właściciel telewizji Radom podejmę decyzję, w jaki sposób będę dochodził roszczeń od TVN-u za złamanie prawa. Jeszcze tego nie wiem, zobaczymy. Na pewno w tym momencie będą różni obrońcy, którzy będą mówili, że a po 15, po 30 sekund można. Owszem, można, ale wtedy, kiedy nie ma kontaktu z osobą, która jest uprawniona do wydawania zgody na wykorzystanie, czyli producentem, autorem. Wtedy rzeczywiście pisze się źródło, skąd mam i kto jest autorem. Natomiast w innym przypadku obligatoryjny jest kontakt z osobą, która posiada prawa autorskie i obligatoryjne jest uzyskanie jej zgody. Takiej zgody TVN na emisję fragmentów naszego materiału, naszych materiałów nie miał i nie ma. W związku z czym proszę wszystkich widzów o to, aby nie traktowali materiałów wyemitowanych przez TVN w programie Superwizjer z dnia 14 października 2017 roku jako materiały wyemitowane za naszą zgodą, gdyż takiej zgody TVN nie posiada. Przy okazji pragnę zaprosić wszystkich internautów do oglądania naszej telewizji, gdyż TV Radom to najwyższa kultura telewizji. Zapraszam wszystkich serdecznie. Pozdrawiam i do zobaczenia.